disco, nowy domek. Chyba dobrze trafiłam. Czy ja od dzisiaj będę właśnie tutaj z wami mieszkać? Ponoć wszystkie LOL się tutaj wprowadzają. No to ja też się spakowałam i już jestem. Jest, przyjechała nowa OMG. OMG Cosmic Queen. Tak, zgadza się, to ja. Przepraszam was bardzo, ale mam bardzo, ale to bardzo dużo bagaży. Dwie gigantyczne walizki. No, przepraszam was, ale mam mnóstwo ciuchów. Ale, sorki, mam pytanie. Te walizki na pewno należą do ciebie? Bo wydaje mi się, że tu jest napisane, że to walizka DJ-ki, a z tej strony to walizka Sherry. Ale co, jak? No nie! O, katastrofa! Na lotnisku musiała zajść jakaś poważna pomyłka, bo ja tutaj samolotem przyleciałam. O, jestem z Europy! No to cię współczuję. Miałaś długą podróż, a do tego bagaże się twoje zgubiły. Nie ma opcji. Będziesz musiała poczekać, aż ci przyślą twoje walizki. No nie! Co za wtopa! A ja tam miałam prezenty dla was, dziewczyny. No ale trudno. Dostaniecie je najwyżej później. Mamy nową przyjaciółkę. OMG! Kosmiczną. Zresztą widać to po jej stroju. Jest naprawdę odjechany i kosmiczny. A jeśli chodzi o te walizki, to nie są to zwykłe walizeczki. Jest to zupełna nowość LOL Surprise. I pomimo tego, że należą do kogoś innego, zaraz sobie otworzymy jedną z tych walizek, no i przekonamy się, co tam kryje się w środku. Do wyboru jest walizka DJ-ki, jest tutaj u góry podpisana, oraz walizka Sherry, a w zasadzie takiej laleczki, która jest ubrana w panterkę. No to nie traćmy czasu i zacznijmy wielki, wielki unboxing. Ja wybieram tę walizeczkę. Ona jest w nieco jaśniejszym kolorze. Spójrzmy, co my tutaj mamy pokazane. Że w całej serii tych walizek mamy aż 4 do wyboru. Jest jeszcze Boss Queen oraz As If Baby. Tutaj jest króciutki opis. Widzę, że w środku będziemy musieli włożyć baterię. No i chyba będą tutaj jakieś ubrania, jak to zwykle bywa w walizce. Zobaczcie, co tutaj znalazłam. Mamy paszport naszej laleczki, czyli taką książeczkę ze zdjęciem. Jest napis paszport i w środku jakieś jeszcze rysunki. No i najprawdziwszy BB Airways, bilet lotniczy, czy jest napisane, dokąd ona leci. Niestety jest tylko napisane, że to jest pierwsza klasa, miejsce 2A. No ale gdzie nasza laleczka miała polecieć, to ja już nie wiem. Walizka jest dosyć sporych rozmiarów, możemy wyciągnąć rączkę i naprawdę kręcą się tutaj kółeczka, jakbyśmy byli w prawdziwej podróży, jakbyśmy naprawdę się gdzieś pakowali. Oczywiście jest logo LOL Surprise, ładny kolor, a tutaj jest kłódka w kształcie serduszka. Okej, no to co? Miejsce na baterię chyba jest z tej strony, a my teraz otwieramy. Tadam! Wow, ile niespodzianek. Pierwsza rzecz to są naklejki prawdziwego podróżnika. Jakieś tutaj obrazki, jest również jakiś napis. O, tutaj mamy walizki jeszcze. A z drugiej strony kolejna porcja naklejek. I napis Unbox Me. Wydaje mi się, że tu będzie ta większa niespodzianka, więc zaczniemy sobie od tej strony. Tylko że to, wiecie co, jest przykryte o takim plastikiem. Ej, to trochę wygląda jak etui na telefon. Pierwszy woreczek, który wygląda troszeczkę jak jakaś walizka. Sprawdźmy, cóż my tutaj mamy. O, okulary! Okulary białe. Tak się prezentują. Takie zwykłe okularki. Kolejne pudełko. O,
Wow, co to jest? To nie są zwykłe ubranka dla laleczki LOL. Otwieramy to w ten sposób. To są buty! O, wow! I ich jest aż 4 pary. Buty niebieskie z brokatem, buty czerwone, białe buciki z czarną kokardką i białe trampki. To jeszcze nie koniec, bo z tej strony mamy coś jeszcze. Jakąś taką podwójną walizeczkę, zapieczętowaną. Ja sobie to teraz rozetnę. Pewnie tutaj są jakieś stroje. Ale jakie? Oh, 4 różne stylizacje! Oh my god! Ale ta laleczka ma dużo ciuchów. Po pierwsze jest taka sukienka czarno-czerwona. Po drugie mamy strój z niebieskimi spodenkami z bluzeczką w panterkę. Są 2 bluzeczki z długim rękawkiem. I do tego jeszcze 2 spódniczki w panterkę i taka czerwona brokatowa. Kompletnie się nie spodziewałam, że będę tutaj miała całą garść różnych strojów dla laleczki. Możemy je posegregować, powkładać tutaj w odpowiednie przegródki. Bluzeczki na przykład oddzielnie, spodenki i spódniczki z bucikami i jeszcze sukienka. A teraz ten napis Unbox Me. Kto tam krzyczy? Podnosimy to. O, mamy naszą lalkę! Jest również tutaj ulotka. A zobaczcie na to, jaka ta ulotka jest gruba. I to nawet taka podwójna. A laleczka wygląda tak. Tutaj mamy aparat. To jest przełącznik, który będziemy musieli zaraz uruchomić. Jest również wyświetlacz, który tak naprawdę jest lusterkiem. Zobaczcie, a możecie mi kawałek zobaczyć. No i nasza laleczka, która zaraz będzie musiała mieć ubrany strój. Jak widzieliście, baterie są już załadowane. Mamy tutaj nasze lusterko, na którym będą się wyświetlać różne ikonki. Włączony jest już tutaj cały system, po prostu podnosimy ten aparat. Wow, słyszeliście? Jeszcze raz, poczekajcie. Tutaj tak delikatnie widać te ikonki, nie wiem, czy Wy to dobrze zobaczycie. No ale co, zaczynamy ją ubierać. Może zacznę od tej pierwszej sukienki, zakładamy ją. I tutaj nam się zaczynają pojawiać jakieś ikonki. Teraz do tego buciki, może te. Wow, słuchajcie, chyba skończyłam. I ikonka, jaka mi się pokazała, to była jedna z tych 4, co są pokazane tutaj na ulotce. Mi się pokazała ikonka, która oznacza glamour. Może być też dzika stylizacja, fajna i cudowna. Spróbujmy stworzyć coś dzikiego. Wydaje mi się, że to jest dosyć dzikie. W końcu to jest taki wzór zwierzęcy. Dobra, coś tam się pojawia do tego spódniczka. Słyszycie te dziwne dźwięki? Okulary i jeszcze muszą być buty, które tutaj będą pasować. Białe, białe z czarnym paskiem, brokatowe, chyba te białe trampki i uwaga! To jest ta melodia, taka LOL Surprise! Znowu pokazała się ikonka, że to jest stylizacja glamour. Zupełnie zmiksowałam strój, słyszeliście tę fajną melodię, to oznaczało, że ta stylizacja jest fajna. No to próbujemy dalej, ja bym chciała stworzyć jakąś dziką stylizację. Coś bardzo dzikiego musi tutaj być, to może również wszystko wymieszajmy. O rany, muszę sobie tutaj pomóc przyrządem. Zróbmy taką bluzeczkę, okularki, takie fajne dźwięki tam się pojawiają. Czerwona spódniczka i może czerwone buty. I uwaga, słuchamy.
Znowu ta melodyjka, że to stylizacja fajna. I udało się, stworzyłam dziką stylizację. Dzika bluzka, jeansowe spodenki i zwykłe trampki. Ciekawe, czy jak dołożymy okulary, to też tak bardziej dzikie. Jest! Dzika stylizacja, tutaj pojawiła się ikonka takiego diabełka. Spróbujmy jeszcze, ja tutaj przyszykowałam sobie białe buty, okulary i zwierzęcy strój. Spódniczka i do tego jeszcze bluzeczka. I uwaga, słuchamy. Jest! Nowa ikonka się pojawiła, czyli już ta czwarta, ostatnia. Czyli ta stylizacja w taką panterkę z białymi dodatkami jest stylizacją cudowną. Po skończonej zabawie oczywiście wyłączamy, wyciągamy tutaj nasze akcesoria. Możemy je sobie posegregować, okulary i buciki razem. Bluzeczki może dajmy razem. I spodenki i spódniczka też razem. Bierzemy tę taką jakby plastikową szybkę, wkładamy tutaj, aby nic nam nie wyleciało, zamykamy i ozdobimy sobie naszą walizkę, tadam, 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 proszę bardzo. Na środku damy samolot, który okrążył kilkakrotnie już ziemię, coś lolowego tutaj jest potrzebne, może takie laleczki, które były na podróży dookoła świata. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Oczywiście, no najważniejsza rzecz, czyli logo Low Surprise. Je nakleimy tutaj. I coś jeszcze na dole. Może znaczek, że tutaj są ciuchy. Albo widzicie co, on jest taki duży, to o, będzie tak zapięty. Tutaj są stylizacje naszych laleczek Low Surprise. O, wow! Chyba trafiła Ci się walizka jakiejś modelki. Ona uwielbia się przebierać. I nawet ma taki specjalny ekran, w którym widać, która stylizacja jest najfajniejsza. No powiem Ci szczerze, że to jest full wypas. Fani Low Surprise, koniecznie musicie mieć taką walizkę w domu. A ja, wiecie co, chyba zabiorę ten paszport, zabiorę jeszcze ten bilet, który został i popędzę na lotnisko. Muszę koniecznie znaleźć właścicielkę tego bagażu. Gdyby mi zniknęły ciuchy, byłabym po prostu wściekła. Och, może moja walizka już na mnie czeka. Do zobaczenia później. Pa, pa. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta przygoda dzisiejsza. Pomyłka walizek na lotnisku, ale dzięki temu mieliśmy super zabawę. Jestem ciekawa, czy pamiętacie, jaka laleczka była w środku? Jak ona miała na imię tutaj w środku tej walizki? Jak pamiętacie, to napiszcie mi to koniecznie na dole w komentarzu. Do usłyszenia już jutro w zupełnie nowym odcinku. Pa, pa!